Paulina Kuczera, witam wszystkich widzów telewizji Tarnowskiej TV i zapraszam na kolejny odcinek Tarnowskiej Kanapy. A moimi gośćmi są dziś pan Jan Wielgus, przewodniczący Rady Osiedla nr 8 w Mościcach oraz pani Ewa Obrzut, członek tejże Rady. Witam serdecznie. Witamy też. A nasza rozmowa dotyczyć będzie nadchodzącej imprezy Dni Mościc, której to są państwo organizatorami. Dzień pierwszy to wydarzenie w całości poświęcone Kazimierzowi Ożdze. Postaci, której, jak się za moment przekonamy, całkowicie zapomnianej w swoim rodzinnym mieście Tarnowie Mościcach. Zresztą zobaczcie państwo sami. A za moment sprawdzimy, czy wśród mieszkańców miasta znana jest postać Kazimierza Ożgi. Pewnie słyszałem nazwisko, ale nie kojarzę za bardzo. Nie, niestety. Nie słyszała pani. Nie słyszała. To był piekarz najprawdopodobniej. Nie. Kazimierz Ożga, słyszeliście? Nie słyszeliśmy. Nie wiem, nie za bardzo wiem wiele, wie pani. No. Także, że nie wiem szczerze. Tylko ogniło się pana o uszy, że jest. Tak, że jest. No, tak była, no. Nie wiem. A znana panu? Nie. Nic pani nie słyszał? Nie. A mogę zapytać, skąd pan pochodzi? Z Tarnowa. Nie słyszał pan nigdy. A mieszka pan tutaj w Mościcach? Tu! Właśnie, to jest postać, która została zapomniana przez mieszkańców, bardziej znana w Norwegii, artysta. Nigdy pierwszy to nas... słyszałem. Właśnie, za niedługo Dni Mościc się zbliżają, wybiera się pan? A, oczywiście, to już bym słyszał. I to właśnie będzie między innymi poświęcone jego osobie, żeby przypomnieć tą postać, bardziej znany niestety w Norwegii niż w Polsce. No właśnie. Dlatego warto pana zdaniem przypomnieć taką postać? Pewnie, że tak. Przypomnijmy zatem postać Kazimierza Ożgi. Kazimierz Ożga urodził się tutaj właśnie na ziemi mościckiej w 1931 roku. Umiera w Norwegii w 1983, czyli żył niespełna 52 lata. Był muzykiem, kompozytorem, był poetą, był autorem dramatów, tekstów satyrycznych. No, trzeba tutaj pamiętać o tym, że Kazimierz Ożga założył kabaret satyryczny Osesek, którego teksty były wykorzystane później w programach znanych pod tytułem Spotkania z baladą. Na pewno państwo będziecie je pamiętać, zwłaszcza starsi mieszkańcy. Założył także zespół muzyczny Hyrni, który łączył muzykę rozrywkową z muzyką ludową, czyli wyprzedził takie zespoły jak Skaldowie czy No to co. Także po dziś dzień działający zespół Świerczkowiacy to także pomysł Kazimierza Ożgi. Żałujemy, że jest postacią tak mało znaną. W 1965 wyjechał do Norwegii i tam związał się z operą norweską w Oslo, tam komponował. Co było powodem tego, że on wyjechał do Norwegii? No tak jak podają źródła i wiemy ze wspomnień rodzinnych, to właśnie emigracja za chlebem w 1965. No, z tego co wiem, to bardzo chciał kupić sobie organy Hammonda, które były bardzo drogie w tamtym czasie, no, a tutaj jednak brakowało środków finansowych. Tutaj przez 8 lat był związany z Domem Kultury, obecnym Centrum Sztuki Mościce. Organizował wspaniałe koncerty co miesiąc, także myślę, że starsi mieszkańcy Mościc powinni tego artystę i tę postać kojarzyć. Dlatego też nieprzypadkowo część imprez będzie się odbywała na terenie Mościc, z którymi właśnie był związany, prawda? Czym się zajmował w Mościcach, pracując w dawnym Domu Kultury Zakładów Azotowych? No, przede wszystkim należał do zespołu, bo był twórcą tego zespołu Hyrni i organizował koncerty, na które przychodziło bardzo dużo ludzi. No i śpiewali, łączyli właśnie tę muzykę, jak już powiedziałam, rozrywkową z ludową. I no później, no niestety, tak jak już powiedziałam, sytuacja
może i polityczna spowodowała, że musiał wyemigrować. Był artystą dwóch narodów, tak się o nim mówi. Swoją muzyką, swoim życiem podbił serca Norwegów, ale też był świetnym malarzem podobno. Tak, karykaturzystą też. No, tak jak podają źródła, to właśnie występował, bo był kompozytorem w operze norweskiej w Oslo, a w przerwach to właśnie wykonywał rysunki, karykatury. Czyli można powiedzieć, że był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym, prawdziwym artystą, bo taki napis Norwegowie umieścili na rzeźbie nagrobnej właśnie Kazimierza Ożgi. Czym sobie zasłużył na taki przydomek? A myślę, że swoją działalnością, swoją muzyką, swoimi utworami, operami. No, pamiętam jeden tytuł, Cztery wiatry chociażby. Także myślę, że bardziej znany jest chyba w Norwegii niż u nas w Polsce, niż u nas nawet w Mościcach, i chcemy, żeby ta pełna pamięć powróciła o artyście. No właśnie, i Rada Osiedla numer 8, aby przywrócić pamięć Kazimierza Ożgi, organizuje wydarzenia. Proszę nam przybliżyć najpierw tą piątkową może część, co w programie. 29 w piątek o godzinie 19 zapraszamy do Crystal Parku Dworu Modrzewiowego. Organizujemy pierwszy, miejmy nadzieję, taki mościcki wieczór wspomnień poświęcony właśnie pamięci Kazimierza Ożgi, ale też mościcom czasów, kiedy tu tworzył. Będzie prezentacja filmu pana Krzysztofa Borowca, Kazimierz Ożga, artysta dwóch narodów. Będzie można też zobaczyć wernisaż jego pracy, rysunków, które powstawały właśnie w momencie, kiedy po prostu kiedy nagrywał programy, kiedy po prostu spotykał się z publicznością. Bo to są jego jakby zapiski takie po prostu z tego, co można było w danym momencie zaobserwować. Przy lampce kieliszku szampana, przy skromnym poczęstunku w obecności najbliższych, to znaczy syna Jana Aleksandra, brata Jana, jego żony znanej Jany Tarnowskiej, a także w obecności konsula honorowego Królestwa Norwegii, pana Marcina Mikołajskiego, będziemy mogli wspominać mistrza, wspominać jego działalność, jego utwory, te czasy, kiedy tu wszystkich bawił, wzruszał, integrował właśnie kabaret Osesek, kiedy Mościce żyły jak jedna wielka rodzina, a Dom Kultury, w którym królował Kazimierz Ożga, był tym miejscem, który jednoczył po prostu całe Mościce. Te imprezy, to znaczy tą piątkową i niedzielną, chcemy poświęcić takim wspólnemu tematowi, jaki jest integracja. Integracja szeroko pojęta. A właśnie wracając do tej piątkowej imprezy, kto może wziąć w niej udział? Czy to jest otwarta impreza? W piątek zapraszamy przede wszystkim mieszkańców Mościc, bo to jest jakby impreza dotycząca Mościc, jej historii, jej tradycji, znaczy tradycji, i głównie zapraszamy mieszkańców Mościc, bo to po prostu chodzi o taki element integracyjny naszej dzielnicy. Natomiast w sobotę wszystkich, absolutnie wszystkich zapraszamy i myślę, że będzie świetna zabawa, zespoły to gwarantują, ale chcemy tą sobotnią imprezę poświęcić integracji pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. A zanim właśnie jeszcze porozmawiamy o sobotniej imprezie, to chciałam jeszcze powrócić do Kazimierza Ożgi. Ze strony Rady Osiedla numer 8 pojawiają się inicjatywy, które mają służyć przywróceniu pamięci tej postaci poprzez jeszcze inne projekty, gdyby Państwo mogli powiedzieć jakie. No jeżeli można. Pani Ewa pięknie przedstawiła życiorys Kazimierza Ożgi. Rzeczywiście artysta wszechstronny, artysta, który wszystko widział i wszystkich widział, który po prostu potrafił tak wspaniale to wszystko łączyć. Dlatego tą postać chcemy uczynić jakby patronem integracji, zwłaszcza, że plac, przy którym się urodził, to znaczy plac u zbiegu ulicy Racławickiej, ulicy Norwida, Obrońców Lwowa i ulicy Sienkiewicza, kilka dni temu otrzymał z naszej inicjatywy miano Kazimierza Ożgi. Jest w tej chwili placem imienia Kazimierza Ożgi. I ten plac chcielibyśmy właśnie przez różnego rodzaju akcje społeczne, budżet obywatelski, czy przy naszym skromnym udziale zagospodarować po prostu, żeby służył mieszkańcom całej dzielnicy. Są różne plany. Oczywiście to o tym będą decydować mieszkańcy. Ważne jest, żeby taki plac powstał z tej strony torów i który by integrował całą naszą dzielnicę. Chciałam jeszcze zapytać, czy Rada Osiedla nr 8 w Mościcach czuje się na tyle silna, aby realizować te wszystkie projekty?
Chciałam powiedzieć, że rady osiedla to są organy oceniające, wspierające, ale chcielibyśmy być bardziej skuteczni. Wiadomo, że przy pomocy władz miasta to niewiele możemy zdziałać. I tutaj kierujemy taką prośbę, apel do naszych szanownych włodarzy, ażeby większą uwagę zwrócili na potrzeby mieszkańców Mościc. Czujemy się gospodarzami tego terenu i oczywiście apel do władz miasta, żeby jednak chcieli się wsłuchiwać w nasze głosy. Jak na razie większych problemów nie ma, ale problemów w Mościcach jest cała masa różnych, przeróżnych i chcemy te problemy po prostu w jakiś sposób rozwiązywać i staramy się po prostu, wsłuchując się w głosy mieszkańców, realizować te wszystkie projekty. Jednak wszystko zależy od władz miasta i liczymy na dobry klimat pracy, na zrozumienie. I tutaj, jeżeli mogę jeszcze w kwestii naszych tych dwóch imprez, oczywiście one by się nie odbyły bez udziału władz miasta. To jest realizowane z budżetu miasta Tarnowa, oczywiście przydzielonych do naszej dyspozycji. Mamy nadzieję, że patronat honorowy pana prezydenta będzie po prostu takim parasolem ochronnym na tym wszystkim, że i pogoda dopisze, i frekwencja będzie. Liczymy na to, że na te po prostu dobre fluidy, jakie od pana prezydenta w naszym kierunku płyną. Mościczanie to mieszkańcy wyjątkowi, bardzo czynni, życzliwi, ambitni, mający poczucie własnej wartości i też poczucie dumy. I myślę, że właśnie patron tego placu, Kazimierz Oszka, będzie jeszcze takim dodatkowym właśnie akcentem, że będziemy mówili, to jest nasz człowiek, mościczanin. I mam nadzieję, że właśnie już ta piątkowa impreza będzie przyczynkiem do tego, żeby jak najczęściej mówić o tym i dążyć do tego właśnie, co zamierzyliście sobie Państwo. Chciałabym teraz przejść do sobotniej, bardziej imprezowej części. Proszę powiedzieć, co w programie? Zapraszamy o godzinie 18 na scenę muzyczną przed Centrum Kultury Mościce. Będzie występ dwóch zespołów, Disseeds i Seyes. Myślę, że zespołów, które gwarantują świetną zabawę i moc niezapomnianych wrażeń. Potrafią zabawić po prostu naprawdę wspaniałe utwory. Muszę tutaj dodać, że zespół Seyes w tej chwili nagrywa drugą płytę, więc już to jest zespół z poważnym dorobkiem, jeżeli chodzi o naszą nawet scenę muzyczną polską. I będzie można w czasie koncertu kupić również pierwszą płytę tego zespołu. Tą imprezę chcieliśmy dedykować przede wszystkim osobom niepełnosprawnym. Dlatego, dlaczego właśnie? To też jest sprawa integracji, bo nasze społeczeństwo jest podzielone na pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Niestety z takim minusem dla tych niepełnosprawnych, którym my pełnosprawni nie zawsze chcemy po prostu pomóc w tym, aby żyli równie na równym poziomie jak i my po prostu. Dlatego chcemy na to zwrócić uwagę, chcemy, aby o tym się mówiło w sposób normalny. Normalny po prostu. To jest normalność, która po prostu istnieje i którą powinniśmy w jakiś sposób wypełniać. Czyli chcecie Państwo pokazać, że niepełnosprawność wcale nie oznacza takiego wykluczenia z życia normalnego, prawda? I chociażby przez udział w tej imprezie pokazujemy to. Oczywiście. Dokładnie. Tak. I to, żeby rozmawiać na tym w sposób normalny, na co dzień, nie od święta, tylko po prostu na co dzień, bo ta niepełnosprawność ma różne wymiary, począwszy od niewielkiej dysfunkcji, a skończywszy na potężnych tragediach po prostu. I to powinniśmy pełnosprawnie widzieć i tym chcemy zwrócić uwagę, tymi koncertem chcemy zwrócić uwagę na ten problem po prostu, żebyśmy w sposób normalny na ten temat rozmawiali, tak po prostu na co dzień. Kto pomógł w organizacji tego wydarzenia? Czy to głównie Rada Osiedla numer 8? Kto przyczynił nie się? Nie muszę powiedzieć, jeżeli mogę, bo tak od strony technicznej bardzo serdecznie dziękujemy Tarnowskiemu Centrum Kultury, w osobie szczególnie pana Sebastiana Szefarza, który nam niesamowicie dużo pomógł i po prostu wielkie słowa uznania. Oczywiście mamy też swoich sponsorów. Chciałbym tutaj wspomnieć o firmie Ortomedyka, jednym z większych naszych tutaj sklepów medycznych w Małopolsce, a także od firmie Redruk, który nam pomógł po prostu w druku afiszów i tak dalej. Bez pomocy tych dwóch sponsorów ciężko byłoby cokolwiek zrobić. Oczywiście dziękujemy też naszym sponsorom medialnym, to znaczy TEMI, to znaczy Radiu Dobra Nowina i oczywiście Tarnowskiej Telewizji.
To jeszcze tak na koniec chciałam Państwa zapytać, dlaczego na pewno warto wziąć udział w Dniach Mościc? Dlatego, że jest to promocja naszej dzielnicy, naszej pięknej dzielnicy, pełnej zieleni, pełnej ogrodów. I myślę, że każdy, kto przyjeżdża do Mościc, właśnie jest zachwycony tą dzielnicą. A ponadto, tak jak powiedział Pan Przewodniczący, chcemy się podpisać pod hasłem jednocz i rządź, a nie dziel i rządź. Nic dodać, nie mówiąc, po prostu integracja. Dzisiejszy świat tak bardzo podzielony, coraz bardziej dzielący się, myślę, że to jest bardzo zła droga, to znaczy droga donikąd. Najwyższy czas, żeby odwrócić ten trend i pomyśleć jednak o tym zjednoczeniu, o tej integracji. Dlatego chcemy ten temat wywołać tymi koncertami. Zapraszam serdecznie, bo myślę, że to są bardzo kolorowe, różnorodne imprezy, które przypadną do gustu wszystkim. I młodym, i starszym, bo tak zespoły Desid, jak i Sajus potrafią zagrać ostro, ale potrafią zagrać piękne ballady, które się na pewno wszystkim spodobają. I myślę, że to będzie udane dni. I jeżeli pogoda dopisze, miejmy nadzieję, że tak, myślę, że będą to niezapomniane wrażenia i serdecznie zapraszamy. Dlatego właśnie zapraszamy do udziału w imprezie mieszkańców Mościc i nie tylko. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. My też dziękujemy bardzo.